Bywało lepiej. Taki komunikat odczytałem w jednej z aplikacji do sprawdzania jakości powietrza. Rozwijanie systemu monitoringu i informowania mieszkańców o tym, jakie mamy aktualnie powietrze, jest potrzebne, ale samo w sobie nie likwiduje smogu. Musimy również likwidować źródła szkodliwej emisji, a jednym z takich źródeł w naszym mieście są piece bezklasowe, którymi ogrzewamy nasze domy, czyli tak zwane kopciuchy. Sytuacja ze smogiem na Ursynowie nie jest tragiczna. Przykładowo żaden miejski ani dzielnicowy budynek nie jest ogrzewany z kopciuchów. Natomiast wciąż wiele budynków jednorodzinnych posiada piece, które zanieczyszczają, zatruwają powietrze, którym oddychamy. Dlatego władze Warszawy przygotowały niezwykle korzystny dla mieszkańców, właścicieli takich domów system dotacyjny. Można uzyskać do 12 tysięcy złotych na wymianę pieca, ale także dotacje na modernizację całego systemu ogrzewania w domu lub instalację pomp ciepła. Miejskie dotacje na wymianę kopciuchów są najbardziej atrakcyjne w 2020 roku. Można uzyskać do 100% zwrotu kosztów inwestycji. W kolejnych latach ten zwrot będzie spadał. W 2021 będzie to 90%, w 2022 70%. Warto się spieszyć. Proszę pamiętać, wszyscy oddychamy jednym powietrzem, dlatego zlikwidujmy wszystkie kopciuchy na Ursynowie. Aby pomóc Państwu w skorzystaniu z dotacji, organizujemy dwa spotkania informacyjne. Miejscy eksperci wyjaśnią zasady pozyskiwania dotacji oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 stycznia w Szkole Podstawowej przy ulicy Sarabandy, drugie 5 lutego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ulicy Kajakowej. Oba spotkania zaczynamy o 18:00. Serdecznie zapraszam.